Poseł Jacek Niedźwiecki na wniosek pracowników zatrudnionych w PKS Nowa podjął interwencję w suwalskim oddziale spółki. Zatrudnieni skarżyli się na niesprawiedliwe traktowanie oddziału przez prezesa zarządu PKS Nowa, wyprzedaż majątku, zwolnienia grupowe i degradację suwalskiego oddziału. Na wieść o planowanej poselskiej interwencji do Suwałk przybył prezes PKS Nowa Marcin Doliarz i niespodziewanie wręczył wypowiedzenie dyrektorowi suwalskiego oddziału Jarosławowi Żabrowskiemu. W ocenie posła Niedźwieckiego prezes zarządu na tyle utrudniał mu realizację poselskiej wizyty, że parlamentarzysta zmuszony był wezwać policję. Zarządzający białostocką spółką nie godził się na swobodną rozmowę dyrektora Żabrowskiego z parlamentarzystą, informuje biuro poselskie suwalskiego posła. W ocenie dyrektora suwalskiego oddziału oraz według opinii pracowników zwolnienie dyrektora z pracy było bezprawne. Ten bowiem jest również przewodniczącym zakładowego związku zawodowego, a wypowiedzenie nie zostało zaopiniowane przez członków organizacji. Żabrowski poinformował posła Niedźwieckiego, że zarówno on, jak i załoga lokalnego oddziału firmy robią wszystko, by był to oddział rentowny. Efekty widać, bo według podanej w poselskim komunikacie informacji jest to jedyny w regionie oddział białostockiej spółki przynoszący dochody. Oprócz standardowej działalności przewozowej, miejscowy oddział PKS prowadzi też okręgową stację kontroli pojazdów, stację paliw, ale też zajmuje się najmem pomieszczeń i parkingów. Od dawna tutejsi pracownicy, walcząc o przetrwanie miejsc pracy, zabiegają o odłączenie suwalskiego oddziału od białostockiej spółki. Stoją na stanowisku, że niezależność pozwoli im na samodzielne dysponowanie wypracowanymi dochodami. Z pracowników leje się gorycz i rozżalenie. Nawet w 2023 roku, tak, wczoraj prezes powiedział, że jedynie Suwałki, tak, wyszły na plusie, a wszystkie najwięcej w ogóle, tam ponad milion, mówił milion tam złotych z groszami, nie chcę mówić kwoty dokładnie, bo nie znam, tak, nie mam względu do tych papierów, a wszystkie po prostu rzekomo na minusie. Tak samo kursy są zawieszane, kursy do Warszawy nie jeździmy, do Wrocławia nie jeździmy. Kiedyś jeździliśmy bardzo daleko, do Poznania, Katowice, wszystko zostało zawieszone, nic się nie płaci, nic. Nigdzie nie jeździmy. Firmy prywatne, dla firm prywatnych się opłaca, dla nas nie, bo nie możemy tego, tak? Białystok, no co, powiedział, że nie. Nie mamy czym jechać gdzieś dalej normalnie. Jakoś kiedyś trochę inaczej wyglądało. Coś było inwestowane, dbane. A co się stało z tym taborem, który miał wasz oddział? No już tyle lat, to troszeczkę się złożyło. A nic nowego tu nie przyjdzie, bo Białystok tak nam nic nowego nie da. No to dają 17-letnie auta nam, no 20-letnie przychodzą. Pracownicy, którzy we wtorek spotkali się z dziennikarzami, chcą bronić swojego dyrektora. Podkreślają, że ten przez 27 lat pracy przeszedł w lokalnym PKS-ie wszystkie szczeble kariery i zna firmę jak mało kto. Jako ogół musimy, nie wiem, zdecydować, czy nie wiem, jakoś szlabany, tak? Nie pójdziemy do pracy. Jeżeli tej osoby nie będzie, jak dyrektor pan Żebrowski, to nas, tak samo nas, jak już by nas nie było w suwalskiej spółki. Wczoraj nas zastraszył, że będą konsekwencje, jeżeli nie będziemy pracować, tak? No, zaczął nas prezes straszyć, tak? No, wiadomo, ludzie mają rodziny, mają może jakieś kredyty, no chcą pracować, tak? Ale to nie znaczy, że tędy droga, tak? No, zastraszanie, tak? I może będą jakieś, no wiadomo, no zwolnienia, tak? Dyscyplinarne. Bierzecie państwo pod uwagę strajk jakiś, tak? Czy... Myślę, że tak. Parlamentarzysta w wydanym oświadczeniu sprzeciwia się niszczeniu suwalskiego oddziału PKS. Jego zdaniem dalsza degradacja, zwalnianie pracowników, brak nowych autobusów i wyprzedaż majątku mogą spowodować ostatecznie likwidację miejscowego oddziału. W efekcie może dojść do dotkliwego dla lokalnej społeczności wykluczenia komunikacyjnego, uważa poseł Niedźwiecki. Tymczasem w Białymstoku od miesięcy analizie poddawana jest zasadność odłączenia suwalskiego oddziału od spółki PKS Nowa. W listopadzie minionego roku wskazano, że być może decyzja zapadnie w ciągu 3 miesięcy. Ten okres niemal upłynął i nadal nie wiadomo, jaki będzie los suwalskiego przewoźnika. Kontrowersje rosną. Ostatnia zapowiedź, jaką słyszeli pracownicy, padła z ust marszałka Kosickiego. Decyzja ma zapaść w kwietniu. Co się jednak do tego czasu wydarzy, to wielka niewiadoma. Właścicielem PKS od lipca 2011 roku jest województwo podlaskie. W 2016 roku białostocka spółka wchłonęła spółki działające w Suwałkach, Zambrowie, Łomży i Siemiatyczach i stworzono z nich jedno przedsiębiorstwo.
Miał to być sposób na przetrwanie kryzysu, jaki dotknął przewoźnika. Poseł Jacek Niedźwiecki zapowiedział, że do zarządu województwa skierowana zostanie interpelacja w sprawie losów suwalskiego PKS i sytuacji, jakiej doświadczył parlamentarzysta. Nie pozwoliłem na likwidację PKS-u i otwarcie mówiąc, okradanie suwalskiego taboru, bo to jest oddział, który przynosi zyski. I trzeba to głośno powiedzieć, tak? I nie może tak być, że przyjeżdża pan prezes, zwalnia dobrego gospodarza bo ten ma spotkanie o 13 z panem posłem, pan prezes o 5 wyjeżdża i zwalnia. No to jest niedopuszczalne, zresztą zachowanie pana prezesa również było niedopuszczalne. Policja ma nagrania, no ja zgłosiłem to policji, jeszcze raz to mówię i naprawdę nie powinno to się wydarzyć. Wiem, że pan Zaborowski jest teraz dzisiaj pojechał do Białegostoku, Ełku, do Państwowej Inspekcji Pracy, także będzie sprawa w sądzie i będziemy wyjaśniać, ale już państwa uprzedzam, spotykamy się na sejmiku 19, to wy będziecie decydowali, że pojedziecie, czy pojedziecie wszyscy, no ktoś jeszcze musi jeździć, tak, także nie wiem jak kierowca, ale zdecydujecie, tak, czy związki zawodowe, czy wszyscy chcecie jechać, ale na pewno ten punkt będzie w obradach sejmiku województwa 19 lutego. Mam nadzieję, że w kwietniu będzie decyzja, a może wcześniej, że będzie oddział suwalski będzie odłączony od PKS Nowa. Do tego czasu załoga chce dwóch rzeczy. Przywrócenia dotychczasowego dyrektora i... Jest jeszcze tego majątku suwalskiego i żeby to po prostu zablokować, żeby no, prezes z Białegostoku dalej nie sprzedawał tego. Jacek Niedźwiecki skierował do pracowników prośbę, by w planowanych działaniach mających być wyrazem sprzeciwu wobec zaistniałej sytuacji nie ograniczyli ani na chwilę realizowanych usług przewoźniczych. To uderzyłoby bezpośrednio w mieszkańców regionu, którzy i tak mają poważne problemy wynikające z deficytu publicznego transportu, uzasadnił poseł.